Postawa z komiksem wymyślił pan dyrektor Janusz Tischler. Ja przyznam szczerze, że miałem bardzo mieszane uczucie, bo ja komiksu nie lubię. Ale okazało się, że było to dziesiątkę. I ponieważ niestety coraz mniej młodych ludzi czyta, a ogląda, więc to dociera do nich, że co to było ta pierwsza wojna światowa i czego my szukaliśmy tutaj, Węgrzy, skąd te cmentarze z pierwszej wojny światowej, ale również czysto węgierskich cmentarzy, między innymi w Stróżach jest. Ja wspominam o tym, że Węgrzy do dnia dzisiejszego tych poległych uważają za swoich bohaterów. I ja w tym kulcie zostałem wychowany, bo ojciec po maturze na ochotnika zgłosił się na front, wujek i tak dalej. Więc dla mnie to jest, poza tym ja mam jeszcze w zasięgu ręki. Pierwszej ręki słyszałem o tych walkach i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób z panem dyrektorem wymyśliliśmy, że będzie wystawa. Ja przyznam szczerze, że chciałem fotograficzną, a on wymyślił to i okazało się, że to jest świetne. Oprócz wystawy dzisiaj jest promocja książki oraz albumu powystawowego. Tak. Pan pytał, czy jakie miasta. No, był Tarnów, Limanowa, Grybów, Biedź, teraz Bobowa, będzie jeszcze Sądź, Zamość, Kielce, Przemysł, więc właściwie no, Zamość i Kielce to nie Galicja, ale tam przebywał ten wspomniany profesor i jest kapitalny opis, więc daliśmy. Skąd taki tytuł? No, Honwiedzi to są, Hon to jest ojczyzna. Wied to jest broni, czyli Honwied to jest obrońca ojczyzny. I Honwiedami się nazwano członków armii węgierskiej, które na terenie Galicji walczył. Na husarze to jest ta słynna lekka jazda węgierska. I jest bardzo ciekawa, że syn Bercieniego, to jest drugi dowódca, czy szef powstania 1711, powstanie narodowe. I jego syn to był głównodowodzący armii, to znaczy nie syn, tylko ojciec. Wyjechał, uciekł do Francji i tam tworzył pierwszy pułk husarów. To jest lekka jazda. I w tej chwili najbardziej elitarny oddział armii francuskiej to ma nosi tytuł, nazwę imię Bercieniego. Ale to nie wszystko. Powstańcy najdłużej walczyli na górnych Węgier. Obecne to jest Słowacja. Jest taka powstańcze pieśń, że Mikłosz Bercieni płacze, bo nie ma już żołnierzy. No i nad Kieszmarkiem, to niedaleko stąd, wieje wiatr i okazało się, że zupełnie przypadkowo się dowiedziałem, że ten pieśń tego pułku jest o Kieszmarku. Więc to jest w ten sposób tytuł. Najważniejsza kwestia to, że Bobowa jest
również ujęta w tej wystawie, w tej ekspozycji. I nasze miasto, nasza gmina no historycznie jest powiązana przecież z bitwą pod Gorlicami, z bitwą gorlicką. Dlatego czuliśmy się w obowiązku, żeby ta wystawa tutaj jednak w Bobowej odbyła się i żeby nasi mieszkańcy nie tylko mogli z tą wyjątkową wystawą właśnie w postaci takiej komiksowej się zapoznać. Dzisiaj mieliśmy też gości, byłego ambasadora Węgier tutaj w Polsce, dyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej z Warszawy. No i myślę, że dużo nam opowiedzieli, dużo nam przybliżyli właśnie historycznie te powiązania Węgrów z Polakami, ale przede wszystkim tutaj z Galicją i również z Bobową. Myślę, że to jest dobra lekcja historii. Wiem, że wielu młodych mieszkańców naszej gminy, uczniów i szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale też i mieszkańców i przyjezdnych zapoznało się z tą wystawą. Wszystkim się bardzo podoba, bo jest nietypowa. No a tutaj pokazane właśnie rysunki na tej ekspozycji dotyczącej Bobowej, jak się domyślam, no ukazują nam Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych i rynek bobowski w oparciu oczywiście o te czasy sprzed 100 lat. Także myślę, że to dobra, udana impreza. Należą się wszystkim podziękowania tutaj pracownikom Centrum Kultury, ale też i właśnie organizatorom, którzy zaproponowali nam tą wystawę. Była również prezentacja książki związana też tutaj z wydarzeniami z tamtych lat i dotycząca Galicji i Bobowej. Wiele widziałem tych książek zostało zakupionych przez uczestników dzisiejszego spotkania. Także myślę, że warto było zaangażować się i warto było tą wystawę tutaj w Bobowej zorganizować.